Dzisiaj trochę dłużej, ale temat jest ważny, a mocno zapomniany. Chodzi mianowicie o wątek ukraiński całej imprezy. Jak się rzekło, zdobywcy odczekowa, Katarzyna poleca rozlokować swoje wojska w Rzeczypospolitej, no bo w zwycięskiej armii nikt normalny nie odmówi przedzimowania. Podobnie widzi to lukczyzny, stąd pozostaje mu albo odpuścić, albo postawić na ucieczkę do przodu i przekonanie patriotów, że teraz właśnie potrzebny jest dowód odwagi i determinacji. Podchwytuje śmiało Sapiecha i na posiedzeniu 8 stycznia Stany przyjmują notę, w której przypominają się imperatorowej w przedmiocie przemilczanej dotąd kwestii zawinięcia się jej sołdaństwa z Zielonej Ukrainy. Sprawa ma przy tym dodatkowy i bardzo niepokojący kontekst. Otóż pod koniec grudnia generał Lubowicki donosi z Ukrainy, że ma pilne oko na chłopstwo skłonne do buntów. Konkretnego nic nie pisze, ale iskra pada na bardzo podatny grunt. Młody Sanguszko, wróciwszy ze świątecznych czasów, także wspomina o niepokojach obywatelstwa i żąda wysłania trzech pułków kawalerii na Wołyń. Król zauważa trzeźwo, że o zimowych buntach kozackich historia dotąd nie słyszała. Szczęsny Potocki wspomina, że w sumie to pół Ukrainy należy do niego, więc o wszelkich poruszeniach powinien się dowiedzieć pierwszy, no a nic mu nie doniesiono. Tym niemniej, poczuwając się do obowiązków żołnierza i obywatela, natychmiast wyrusza na Ukrainę sprawdzić, co się tam dzieje. No jak się wspominało, to jest mniej więcej ten moment, w którym dosyć rozpaczliwie próbuje ratować resztki popularności, a trafia się dobra okazja i przy tym może się całkiem faktycznie przydać. 19 stycznia przesyła pierwszy raport. Na Ukrainie cisza, Domniemani wichrzyciele to zbiegłe z Wołoszczyzny zubożałe popy, Niechilnowi Subsole. I tutaj bardzo ważny background, bo historia buntów kozackich się nie zaczyna i nie kończy na Chmielnickim. Ostatnim buntem była zwana Koliszczyzna. To jest wielkie powstanie ruskiego chłopstwa pod przywódcem panów Maksyma Żeleźniaka i Iwana Gonty. Powstanie wybuchło latem 68, więc trzy miesiące po zawiązaniu Konfederacji Barskiej. Powstańcy zdobyli kilka osad, po czym rozłożyli się pod Łysianką Lubomirskich. Od dowódcy zażądano kapitulacji w zamian za oszczędzenie życia i majątku osobistego. Wojewoda się zgodził, otworzył bramy i się zaczęła rzeź. W kościele franciszkanów powstańcy na jednej belce powiesili zakonnika Żyda i psa, jako że lach Żyd i sabaka w siewi adnaka. no i takim im się ten widz spodobał, że go powtarzali przy kolejnych okazjach. Następne kilkanaście tysięcy ludzi wymordowano w Humaniu. Hajdamactwo naruszyło w końcu granice tureckie, co posłużyło Turkom za pretekst do oskarżania Rosjan i otworzyło całą serię dalszych wypadków, o których już nie będziemy wspominać. No i w tym mniej więcej momencie Rosjanie się zorientowali, że coś z tym muszą zrobić, więc przystąpili do tłumienia buntu. Stanisław August popchnął im do pomocy Branickiego. W lipcu kozacy dońscy zaprosili do swojego obozu Żeleźniaka, Gontę i kilku innych przywódców, po czym ich uwięzili i wojska przystąpiły do pacyfikacji. Przewodzący tym, że pacyfikacją pan Stępkowski wymordował kilka tysięcy buntowników, no i cały ruch hajdamacki wygasł niemal zupełnie. Szacunki historyków się rozjeżdżają co do liczby ofiar: od 100 do 200 tysięcy ludzi, głównie Polaków i Żydów. Więc to jest skala powstania warszawskiego. Pisze Słowacki. Czy nie wiesz, że na Ukrainie zaczęła się rzeź i szlachty wyrżnięcie? Pod święconymi nożami krew płynie, pop otwiera pierś, a chłop daje cięcie w bijące serce. Cały naród ginie, jak w zapalonym przez Boga okręcie. Od opisywanych wydarzeń obecnie upłynęło lat 20. Szczęsny sobie jeździ po Ukrainie, niczego nie znajduje, uspokaja, no ale 3 lutego pan Kurdwanowski ze stajni Branickiego donosi z kolei o niezbitych dowodach, że młodzież ruska przysposabia się po futorach w broń, wybiera między sobą atamanów i szykuje się do powtórki. Stąd wnosi, żeby wszystkie wojska z korony Litwy wyskłać na Ukrainę, a tamtejszych kozaków chorodowych, czyli takich trzymanych przez szlachtę przy dworkach, wziąć na żołd rzeczpospolitej i ściągnąć w głąb kraju. Ukraina się uspokoi, kraj zyska kilka tysięcy gotowego żołnierza. Znajduje poparcie m.in. Sapiehy i Suchodolskiego, no i pomysł brzmi w sumie rozsądnie. W sumie. Rozsądnie, bo król się zapatruje na to inaczej. Cytując list do Debolego. Zamiar Branickiego jest nie inny, tylko przez to samo zapalić ogień, zamącić kraj, a siebie pod pozorem aktualnej wojny domowej osadzić na czele wojska, a potem łowić w mętnej wodzie. Bo sam odgłos... Wyprowadzenia tych kilku tysięcy chorodowych z Ukrainy jest dostateczne do zbuntowania naprawdę i tych Kozaków, którzy by rozumieli, że ich tu ciągną na zgubę ich i całego chłopstwa tamecznego z nimi spokrewnionego. Na Ukrainie chorodowi są użyteczni ile że tańsi i karniejsi od kawalerii narodowej, która przy całej swojej zacności tak bardzo zachwalona jest okrutnie drapieżną i nieludzką dla chłopstwa tamecznego. Co by tym bardziej dało się we znaki na Ukrainie, gdyby tam miało osiągnąć całe wojsko polskie i dopiero by w samej rzeczy bunt się zaczął z desperacji między chłopstwem. Ale zdaje się, że tego właśnie chce i szuka Hetman. Dajmy na to, żeby tych wszystkich kozaków chorodowych udało się wyprowadzić z Ukrainy tu w Polskę. To by oni tu rabowali tylko bez wstrętu, ponieważ nie byłoby żadnego wojska do utrzymania ich porządku. Król nieco delikatniej przedstawia oficjalnie swój pogląd w izbie i projekt upada. W raporcie z 26 stycznia Szczęsny pisze znów. O buntach nie widu słychu z 6 lutego, że takich śniegów najstarsi ludzie nie pamiętają. Domy pozasypywane, łączności między wsiami właściwie nie ma. No i w taką pogodę to się buntować mogą pingwiny, a nie kozaki. No ale z kronikarskiej rzetelności wspomina też o niesprawdzonych pogłoskach, które w stolicy łatwo podchwycono. Pod koniec stycznia Szczęsny dostaje rozkaz niewpuszczania nowych wojsk rosyjskich i zażądania od feldmarszałka Rumiancewa usunięcia poczty żołnierskiej i w ogóle oddziałów rosyjskich. Panowie wymieniają grzeczną korespondencję, w której stanęło na tym, że takie rzeczy to jednak proszę załatwiać przez Petersburg. Komisja wojskowa tymczasem Podockiemu nie dowierza i poleca bezpośrednio jego podkomendnym prowadzenie własnych inkwizycji i śledzenia chłopstwa przez Żygów. Potocki się o sprawie dowiaduje i dostaje tak zwanego meltdowna. Odpisuje, że w takim razie to się bawcie panowie sami. Ja taki układ serdecznie pieprzę, a wasze pomysły, żebym ze swoim oddzielikiem raz ścigał bunt, dwa bił się z ruskimi wchodzącymi na Ukrainę, i jeszcze trzy latał z miejsca na miejsce po zaspach, po szyję, to są debilne i zwłaszcza, że w takich warunkach się buntu zrobić nie da, bo drogi są zasypane, a przez internet, przepraszam, ale się kozacy nie umówią. Chłopi i tak na nienawidzą, a jak teraz z tym ostatnim się da okazję do łatwego tego zarobku, przez doszukiwanie się spisków, no to ciekawe co z tego fajnego wyniknie. I jak się chcecie bawić, to mi zabierzcie komendę. Ja będę dalej robił to samo, ale pod własnym nazwiskiem i na własny rachunek, bo ziemie są moje i to jest tak samo moja sprawa. Znaczy, bo, bo, opisał to oczywiście znacznie delikatniej, bo chwała Bogu nie miał Twittera, ale taki jest mniej więcej wydźwięk pisma. No i gdyby się ktoś zastanawiał, któż to w komisji wojskowej rezydował i szczesnego potockiego tak radośnie brał pod włos, no to niespodzianka, bo znany nam pan Hetman Branicki. 6 lutego Petersburg odpowiada na żądanie wycofania wojsk, znów tonem zaskakująco uprzejmym, z uszanowaniem dla Rzeczpospolitej jako państwa niepodległego, przyjacielskiego i sprzymierzonego, domagając się wolności pozostawienia magazynów pod strażą małych oddziałów, przyrzekając je cofnąć, skoro tylko to będzie możliwe. Z nadzieją, że Stany nie będą żądały usunięcia bezwłocznego, co by istotnie utrudniło logistykę. Na kolejnej sesji odczytano raport z który standardowo dowodzi, że na Ukrainie nic ciekawego, i idzie dalej w Kijowskiej, uganiać się za upiorem Jurka Bochuna. Tyle, że równolegle przychodzi pismo z Cudnowa o wejściu w granicę rosyjskiego oddziału lekkokonnego i, jak żeby inaczej, o pogłoskach szykowania się chłopów do buntu. Pan Strojnowski przemawia za tym, że żarty się skończyły i pozostaje zwołać pospolite ruszenie na Ukrainę. Sapiecha oczywiście popiera, bo lepiej zginąć niż żyć w hańbie. Podobnie kilku innych. Król hamuje, marszałek Małachowski próbuje uciąć sprawę zlecając z komisji wojskowej przygotowanie regularnych wojsk do wymarszu. Tymczasem notę rosyjską proponuje przedstawić Berlinowi i propozycja przechodzi. Czartoryski stwierdza, że on też ma dobra na Ukrainie, nic mu o żadnych buntach nie wiadomo, no ale zawsze można jeszcze wysłać kogoś z sejmujących. Podobnie się odzywa kilku pieczeniarzy i w końcu projekt o pospolitym ruszeniu upada. W końcu przychodzi bardziej stonowany projekt Stanisława Potowskiego, wprowadzający pewne inne środki ostrożnościowe. I w tym mniej więcej momencie się zaczyna pęknięcie między partią hetmańską a potockimi. Żeby było śmieszne, Ignacy się wybiera na makowiec do Stackelberga i preruje tak. Traktat handlowy z Prusami podpiszemy, ustrój ułożymy po swojemu, no ale będziemy pilnować neutralności Rzeczypospolitej. Na razie myślimy o następstwie tronu. Księżna Czartoryska przeciąga Branickiego i zapiecha na stronę pruską, bo chce załatwić następstwo swojemu zięciowi, a przy okazji początkowi Fryderyka Wielkiego, księciu Wirtemberskiemu. Książę Adam sobie tego raczej nie życzy. No i Potocki zasadniczo rezonuje sensownie, tylko zauważmy, że mniej więcej analogicznie wyglądała rozmowa króla ze Sztakielbergiem. Tymczasem pan Ignacy zamiast się spróbować dogadać z własnym monarchą, woli iść bezpośrednio do ambasady. No i wspomniany pan Ignacy 23 lutego wnosi projekt odpowiedzi na NATO rosyjską. Magazyny i straże mogą zostać, wojska w razie koniecznej potrzeby mogą przejść, ale nie wedle uznania, tylko za każdorazową okejką ze strony Rzeczpospolitej. Nota podobnie jak poprzednia, układna, kurtuazyjna. Dyskusja wybucha burzliwa, co ciekawe między hetmańskimi, czy też zalantami, a partią Potockich. Sesję zawieszono, wmieszał się Lukczezini, stanęło na tym, że obecne magazyny przemienione zostają w składy liwerantów, pod strażą nie żołnierzy, a dozorców, a przechodzenie wojsk się pomija milczeniem. Żeby było śmieszniej, wspomniany Lukczezini dostaje w międzyczasie dosyć zaskakujące instrukcje z Berlina. Póki zima, nie wiadomo co będzie dalej z frontami. Do tego nasz zaprzyjaźniony podsiąkin bawi obecnie w Peterburgu, zobaczymy co tam ugra. Jak teraz przesadzimy z tymi magazynami, no to Katarzyna może do wiosny zmienić priorytety. A zważywszy, że to jest zaciekła Megiera, to jakby się uparła urządzić nam za tego ugaństwa der Untergang 89, to będzie słabo. A niech póki co się znowu zacznie tłuc ze Szwedem i Turkiem i wtedy się zobaczy co dalej. Także, panie ambasadorze, wstrzymujemy konie. Tym niemniej, pisze Fryderyk Wilhelm w marcu, może stanowczo upewnić patriotów, że nigdy narodu polskiego na łaskę Rosji nie wydam, że nawet gdyby przyszło do zbliżenia, o czym wcale mowy nie ma, żadnego bym interesu Polski nie poświęcił. Lukczesini przyjmuje komunikat z zadowoleniem. Dzieciom trzeba wciąż samo powtarzać, bo inaczej zapomną. Tymczasem pod koniec lutego rosyjski generał Szyszkow przedstawia skargę, że polski oddział zatrzymał oddział rosyjski, który chciał wrócić przez Polskę z tureckimi jeńcami. Pod Złotopolem z powodu deserterów, których Polacy wydać nie chcieli, przyszło nawet do mojego starcia. Polacy się rzucili z szabrami na Rosjan i wyparli ich za granicę. Ewent zamiast grzecznościowego no, sorry, tamten nie chcieliśmy głupio wyszło. No to wręcz przeciwnie, wywołuje powszechny entuzjazm. Niemcy żąda awansu dla oficera i nobilitacji dla szeregowych, jeden z posłów oddaje im półroczną pensję, sapiecha ogłasza ściepę, a przy okazji znów zelanci się drą z Potockimi odniesienia szczęsnego. Przychodzi marzec, często sobie jeździ dalej po Ukrainie, no i przysyła co parę dni raporta, co może jakoś wpływać na ocenę jego wiarygodności. Nie odesłał żonych dzieci do Warszawy, ale zostawił ich bez żadnej załogi w swoim humaniu. Zaznacza przy tym, że choć się na bunty nie zanosi, jeżeli zadrzemy z Moskwą, to wystarczy 5 tysięcy Moskali, a jeżeli zechcą, to bez trudu poruszą 100 tysięcy chłopstwa. I ta odpowiedź się schodzi w czasie ze zmianą nastawienia Berlina. No bo jeżeli mości Fryderyk Wilhelm coś się zaczyna chwiać, a szczęsny w sumie nie głupio pisze, to może by faktycznie przystopować. No stąd kolejne pogłoski przychodzą już ze znacznie mniejszym echem, a problemy na granicy zaczyna się załatwiać po cichu i grzecznie bezpośrednio z ambasadą, zamiast na forum sejmowym. Wreszcie zaczynają się rozmowy z Rosjanami o warunkach zgody na przemarsz wojsk, aż wszystko trafia szlak. Za gazetą Warszawską. Dawno już tu doszła okropna wiadomość, iż w województwie wołyńskim, w powiecie łódzkim w Dobrach wsi Niewierkowa, roku teraźniejszego w miesiącu marcu z dnia 30 na 31 w nocy, dziedzic tychże dóbr, jaśnie pan Ignacy Weleżyński, rotmistrz kawalerii narodowej, wespół z małżonką swą Anną Zbierżyńskich, tudzież pięć inne osoby, okrutnie zamordowane i zabite w pokojach zostały. Z opisu samego wypadku. Rymarz ręką swą panu gębę, aby krzyczeć nie mógł, zatkał. Lecz pan, pochwyciwszy za palec rymarza, kawał tego palca ugryzł. W ten czas rozluźniony rymasz obuchem od siekiery śmiertelny raz aż do wytryśnięcia mózgu panu swojemu zadał i życie odebrał. Tenże rymasz, przytomną w tymże pokoju haftarkę, obuchem także w głowę ugodziwszy, z nóg ją bez zmysłów i przytomności zwalił. Na ostatek lokaj, ani prośbą, ani łzami swej pani niezmiękczony, głowę jej kilkukrotnym, aż do wysadzenia z miejsca swojego oka, tyrańskim uderzeniem zgruchotał i o śmierć przyprawił. W pańskim pokoju kobiety o ściany tylko będącym, tym straszliwym krzykiem ocucone, szukały sposobu ucieczki aż też przybyli do nich ci zbójcy. Panna świeżo wprowadzona z Warszawy ze łzami wy wypraszała się, lecz od Lokaje uderzona w głowę obuchem, trupem legła. Podobny śmiertelny cios zadał garderobianej Rymasz i zabił. Karlice od tak wielkiego strachu, prawie już konającą, wyciągnął z łóżka Lokaj i dobił. Gdyby ktoś chciał sobie doczytać, to w opisie daje linka. No a ciekawostka, że w tym samym numerze doniesiono o pierwszym w Polsce załogowym w locie balonem. No, wyobraźmy sobie, że coś takiego się dzieje dzisiaj. No to się dzieje, no te 24 sobie potrąbi przez parę dni i wszystko. No ale załóżmy, że mordercy są z Ukrainy, albo strach pomyśleć, że ze morza. No to jak to wygląda, mamy przed oczami. Na ówczesny grunt był jednak dużo bardziej podatny. Wiadomości o planowanym buncie uderzając z siłą dziesięciokrotną, okazuje się, że cała Polska jest pełna prawosławnych markietanów, dostarczających chłopom nożów do orzynięcia szlachty. Plus zwołuje na Małachowskiego, Małochowskiego, sapiechę kilku innych posłów, no i stanęło na tym, że się wyprawi na Ukrainę 2,5 tysiąca wojska i powoła określone środki poworządkowe. Branicki łapi wiatr w żagle, żąda zawiązania Konfederacji na Rusi. Stronnictwo Potockich protestuje. Małochowski oświadcza, że jedną tylko zna konfederacją i jej powagi bronić będzie, a żałowałby, gdyby musiał swą laskę marszałkowską zakrwawić. Pierwsza sesja po przerwie wielkanocnej schodzi na czytaniu raportów, indygnacji i listów zwołania. Nic pewnego z tychże nie wynika. Tymczasem na Ukrainie obywatelstwo bierze sprawy w swoje ręce. W Łódzku przed miejscową komisję prowianką dowieziono kilku podejrzanych chłopów. Sąd Grocki domaga się świadków w liczbie prawem przepisanej, komisja stwierdza, że jeżeli stawiający jakiegoś delikwenta dziedzic lub posesor rzetelność swojego oskarżenia za przysięże, przekonanie za dostateczne uznane być ma i oskarżony karę swego przestępstwa poniesie. Czterech chłopów powieszono. Dalej do Dubna przywieziono 17 chłopów. Po pijaku podeszli po nocy pod dwór śpiewać kolendy. pani się wystraszyła, kazała przepędzić kijami. Jeden przetrzeźwiał, doniósł, co tam na nią poobijani wygadywali, wspominając też o synu Gąty. Trzech poćwiartowano, dziesięciu powieszono, resztę obito. Dalej się zaczęło aresztowanie proboszczów unickich, u których markietanie nocowali, a także i samych markietanów. W łódzku u jednego imieniem Wasilko rzekomo widziano pismo z podpisem samej imperatorowej, no bo pewnie, że tak, zaprzeczał, prócz paszportów żadnych papierów przy nim nie znaleziono. Skazany na śmierć. Przed egzekucją przyszło pismo od Małachowskiego z mocną naganą i przekazaniem oddawania spraw kryminalnych zgodnie z prawem do sądu grockiego. Proboszcz Unicki z Rafałówki się uratował, Wasilko już nie. Z okrzykiem niewinny ginę powiesiony 14 kwietnia. Z księżmi był ten problem, że należało najpierw uzyskać degradację od biskupa, no ale i to się udawało. Ksiądz Benderowski oświadcza, iż zna się do nieuszanowania matki i do częstego pijaństwa, ale do buntu ludzi wcale się nie zna i tak szalonych myśli nigdy nie miał. Już na placu wyznaje, że Diak i Kowal Chorodyjski mówili mu, że przyjdzie czas sreżnięcia szlachty, ale nie wie, czy żartem, czy naprawdę. Po czym Katz ściął mu głowę. Marszałek Sejmowy nakazał wstrzymanie egzekucji, no ale pismo nie dotarło. Podobnie jeszcze kilku księży, powieszono sporo chłopstwa, kolejne sporo profilaktycznie wypłostano. Pisze wojewoda Stępkowski: od samego Wodzimierza po wszystkich miasteczkach i wsiach, szubienic, pełno i różnego narzędzia. No i w początkach maja jedzie pogłoska, że już zaraz za chwilę do Rzeczpospolitej wkroczą mu Moskale. W takiej atmosferze roztrząsa się w Warszawie zagadnienie przyzwolenia na rosyjskie przemarsze. Sapieha i Schodolski oczywiście stanowczo kontra, Król Małachowski i Nacy Potocki ostrożniej. Co ciekawe, doniesienia o buntach w liczbie przeszło 70 przesłano do Berlina. Tam ministerium uznaje, że albo fałszywe, albo przesadzone. No i Berlin odpisuje pod koniec kwietnia, że chłopom to Rzeczpospolita sama da radę. A co do wojsk rosyjskich, radzi poprosić imperatrową, aby te granice Rzeczypospolitej raczej obchodziły, a w razie koniecznej potrzeby przychodziły małymi oddziałami po uzyskaniu uprzedniej zgody i w asyście polskich komisarzy. Zwołano konferencję z udziałem Lokczyziniego i posła brytyjskiego nazwiskiem Heils. zapiecha zapytuje tego, czy gdyby Moskwa warunki odrzuciła albo z innego powodu doszło do starcia, Polska może liczyć na pomoc zbrojną. Piles. Jeżeli waćpanowie panowie nie będziecie słuchali naszej rady i będziecie sami szukali sposobów zakwaszania z Moskwą aż do otwartej nieprzyjaźni, bądźcie pewni, że w takim razie żadnego od nas nie będziecie mieli sukursu. Lukczezyni acz delikatniej, w podobnym tonie. No to za pierwsze zmiękła dzielność. Nota przeszła według rady pruskiej. Przy okazji znów się pojawia temat przyłączenia rzepy do trójprzymierza plusko-holendersko-brytyjskiego, no ale lukczezyni znów się wymawia ogólnikami. Osterman, tymczasem w Petersburgu na, na siodówce z Debolim, mówi tak. Póki trwa wojna z Turcją, my bez przemarszu przez Polskę obejść się nie możemy. Boicie się króla pruskiego? Złączcie się z nami, a on was się będzie obawiał. Ale jeżeli zerwiecie z nami, bądźcie pewni, że się pokaże drugi tom podziału Polski. Tymczasem przy ewakuacji magazynów się pokazują nowe problemy, związane z poborem cał już, szkoda w ogóle w to wchodzić. No Dosyć głupi incydent. Równolegle Austriacy przyjmują depeszę pruską do Stambułu. W depeszy stoi tak. Co do nas, zrobimy wszystko, co okoliczności pozwolą, ale znasz dość Europy, by zrozumieć, że nie możemy wkroczyć do Czech, Polski i Rosji w ten sposób, jak to Turcy z wydaniem wojny zrobili. Trzeba, aby dwory cesarskie nam dały powód do wojny, a mam nadzieję, że go znajdziemy w Polsce. Rzeczpospolita domagała się interwencji króla w sprawie ewakuacji wojsk rosyjskich. W ciągu lipca będziemy do boju gotowi. Stąd Austriacy ponownie nalegają w Petersburgu na ostrożność. W końcu, Katarzyna. Zawiadomiona o warunkach, które Rzeczpospolita chce jej postawić, decyduje się na te nie czekać i z nich nie korzystać. Sama wydaje rozkaz, aby wszystkie magazyny z polskiej Ukrainy bezwłocznie wyprowadzić i wszelkie przyszłe transporta odbywać na naokoło granic Rzeczpospolitej. Pisze poseł austriacki: Będzie to ogromny wydatek, przyczyni niezmiernie wiele trudu, gdy ludzi i wozy przyjdzie ciągnąć przez pustynię bez ale królowi pruskiemu odejmie się przez to wszelki powód do interwencji. 30 maja przychodzi do Warszawy kurier z tą decyzją. Stanisław August ma złe przeczucia. Trzeba wiedzieć, pisze do Debolego. Czyli za tą deklaracją, a potem za pomyślnościami wojennymi przeciw Turkom i Szwedom, nie nastąpi kiedyś sroga zemsta. Nie uprzedzając biegu wypadków, nastąpi. Na skutki umawianych wydarzeń przywiną nam się jeszcze w późniejszych odcinkach.